Witam na kampusie Polska Przyszłości. Nie wystarczy tylko i wyłącznie być przeciw czemuś. To jest ważne, żeby ten nasz sprzeciw wobec złej władzy wybrzmiał. Przyszłość polega na tym, że musimy ją współtworzyć, że musimy być odważni, musimy to robić razem. I to, że wam się chce o tej przyszłości myśleć i rozmawiać, tak samo jak, a może nawet bardziej, niż w wielu innych miejscach na świecie, w wielu innych krajach, także w Europie, to nadaje, i Rafał na pewno ze mną się zgodzi, naszym wysiłkom właśnie ten szczególny sens i taką dużo większą rangę. No i oczywiście wielkie dzięki i uznanie dla ciebie za ten pomysł. Znaczy to, że udało się... Jesteście tutaj, bo się chcecie angażować. Chcecie się angażować w życie polityczne i społeczne, a samo to zasługuje na wielki szacunek. Bardzo wam dziękuję. Ja tutaj wróciłem, powiem szczerze, też dlatego, że zdaję sobie sprawę, że wasze pokolenie chciałoby polityki czystej, chce tworzyć, chce kreować, chce kochać, niekoniecznie się bić i niekoniecznie na polu walki, gdzie nie ma standardów i gdzie ta walka wygląda czasami w taki brudny sposób. A ja jestem na to gotów. Ja tak naprawdę przyjechałem tutaj po to, żeby wziąć na ciebie ten obowiązek i ten ciężar. I ta władza nie jest w stanie wykonać oczywiste proceduralne obowiązki, bezpieczne dla nas w 100%. Jest 30 osób. Pomóc, przewieźć do ośrodka, zarejestrować i rozpatrzyć wnioski azylowe. To jest, każdego dnia przechodzi 5 razy więcej ludzi nielegalnie przez granicę, niż tam jest trzymanych, tylko po to, żeby oni mieli tę swoją polityczną ustawkę. Przecież wszyscy wiemy, że ten proces musi być kontrolowany, ale nikt mi nie wmówi, że takie społeczeństwo jak nasze, które się szczyci przede wszystkim solidarnością, które się szczyci tym, że jest wierne pewnym wartościom, że nam po prostu nie stać na pomoc. Na pytanie, czy mamy wpuszczać Afgańczyków do Polski, odpowiedź brzmi nie. Mamy do Polski wpuszczać tych, którzy zasługują na azyl polityczny i wypełniają pewne standardy. Koniec, kropka. Wiemy, po co chcą wprowadzać ideologię do szkół, ale mogli to robić bez zniszczenia całego systemu edukacyjnego. Ale oni na ślepo. I jeszcze próbują zgadywać, co prezes czego chce. Najgorsza możliwa mieszanka, jaką sobie można wyobrazić. Sztuczna inteligencja versus minister Czarnek, no wyrok znany jest w tym dramatycznym pojedynku. Jeżeli chcemy zachować tę naszą dumę, ale również możliwość tego, że mniejsze miejscowości, że polska wieś się będzie rozwijać, no to co musimy zagwarantować? To, że najlepsze projekty będą wygrywać, że ci, którzy umieją te pieniądze wydawać, oni te pieniądze będą dostawać. A nie, że jakiś kacyk partyjny będzie decydował i rozdawał bony. Kiedy mamy do czynienia z politykami, którzy nie mają granic etycznych, którzy są zdolni do podłych rzeczy, a równocześnie są kompletnie bezsilni, niezdolni do rozwiązywania jakiegokolwiek problemu, tacy nieprzyzwoici nieudacznicy. Krok po kroku dojdziemy do tego, że będziemy żyli w państwie, którego jesteśmy dumni, które jest otwarte, które jest tolerancyjne i którym się na nikogo, nawet nie śmie nikt na nikogo szczuć. Macie być skuteczni. Dlaczego wy się pytacie, kto za was coś załatwi? Dlaczego chcecie Trzaskowskiego przekonywać do związków partnerskich? Pomóżcie przekonać tych, którzy są na razie nie do przekonania. To może do babci swojej trzeba pojechać i ją przekonać, bo jego nie trzeba przekonywać. Bo ta rewolucja jest w was. I teraz myślę, że krok po kroku dojdziemy do tego, że po prostu wszyscy będziemy mieli równe prawa. Platforma Obywatelska może stać się platformą w sensie dosłownym przez małe P pomagającą się organizować, ale w celu ochrony wyborów przed możliwością fałszowania przez dzisiaj rządzących. Szanowni Państwo, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski!